Jestem Marcel, bardzo fajny. Mam 5 pługów, 2 kombajny. Mam też niezły kawał pola i dojczwara do kościoła. A tak serio, jestem rolnikiem i współpracuję razem z Michałem z Lubelskim Rolnik i pomyślałem, że czas zacząć nagrywać jakieś vlogi o tematyce rolniczej. Coś z maszyn, coś z robienia wozów paszowych, coś z odśnieżania. Przyszywany szwagier, ma fajne ciągniki, Fenda 714, 924, dwie sieczkarnie do kukurydzy, więc myślę, żeby było co nagrywać z kabiny. Bo jest teraz problem z operatorem, żeby ładnie nagrywał, więc takie vlogi z głowy, z kamerki w środku, z przystawki. Myślę, jeśli byście byli zainteresowani, zostawili łapkę, oczywiście subskrypcję i dzwoneczek, to zaczęlibyśmy coś o vlogach robić. Jakieś vlogi wozu paszowego, samojezdnego, kuna, 14 metrów sześciennych. No i moje ciągniki, lubelskiego rolnika ciągniki, nowe maszyny AgroLift, koparki, więc myślę, że jak dobrze się przyjmie te nasze prowizoryczne pierwsze vlogi, docenicie to, to jesteśmy w stanie nagrywać i coś poopowiadać o maszynach. Dlaczego akurat JCB, dlaczego Deutschwart, dlaczego Fendt, czy jesteśmy zadowoleni z eksploatacji, nasze przygody serwisowe, albo jakieś wtopy, no i oczywiście uprawa pól. No bo na tym się bazujemy, a moi rodzice prowadzą też firmę usługową. Koparkami, równiarko, odśnieżanie, dwóch gmin, przyszywany szwagier, znowu kosi na dwie sieczkarnie samojezdne, wszystko w Lubelszczyźnie. Ma dwa fendy, dwie przyczepy. Jeśli się by dobrze przyjęło, to byśmy coś działali. A teraz jedziemy znajomemu zdjąć maszyny rolnicze. One będą na sprzedaż. Jeśli będziecie ktoś zainteresowany, to nie ma problemu. Nie ma problemu, możemy dać namiary. Na pewno ma być zestaw Amazon, rozsiewacze jakieś i kosiarka z kondycjonerem, ale to już wszystko sami zobaczycie. Na razie jedziemy do znajomego, pomóc mu zdjąć. A, już się coś dzieje. Nie będziemy pierwsi tam. No ale jedziemy ściągnąć najcięższą rzecz. Może na powrocie opowiem wam, dlaczego wybraliśmy maszynę JCB i czy jesteśmy z niej zadowoleni. O, rozsiewacz się rozładowuje, więc super. Jedziemy pomóc. Zawsze przyjaciel. Pomoc sąsiedzka jest bardzo ważna. Jeden drugiemu pomoże. Piotrek. Piękny rozsiewacz z ładnymi nakładkami. Nie wiem jaka firma, czerwony. To na pewno szybki. Co tutaj mamy? Kosiarkę, rozsiewacz, zestaw uprawowy. Więc jest coś. Aha, rozsiewacz kuna, jak widzę. Kuna. Więc bierzemy się do roboty. Będzie bardzo dobra robota, panowie, bardzo dobra robota. I'm not.
śpiewacz Kuna, tak jak przyjechał widać, niepourywane, nieporzewiane. Nakładkami, czyściutki, nieporzewiały, ładny rozsiewacz, ładny, zgrabny, niepowyginany. Dalej, Amazon. ZAM2. Widać długie do rzucania. Też nieporzewiałe, niepogięte. Kosiarka Kuna FC240 z kondycjonerem. O, ten piękny rozsiewacz Amazon. Wielki L1000. Światła wiadomo, ale tak to przyjechało. Też ładnie, nie porzewiałem Landeka. Ładny rozsiewacz. Amazon z broną aktywną RPA302. Alejka. I Kun jeszcze jeden. Wróciliśmy właśnie od zdejmowania maszyn od znajomego. A teraz pora zrobić wozy. Pokażę wam maszynę całą. To jest JCB53660, 109 koni Agri. Silnik JCB oryginalny. Czysto, ładnie, 3000 godzin. Nie widać wycieków. Ten filtr trzeba pilnować, bo jak się woda gromadzi, bardzo wyskakuje błąd. A tak to wszystko jest na jak najlepszym porządku. Więc odpalimy. Odepniemy paleciaka. A jeszcze powiem coś o oponach. Matka idzie. Opony zakupiliśmy do ładowarki Wedderstein 460 łamane przez 70 R24. Nośność na opony 4 tony 300, 5 lat gwarancji. Kolega z forum bardzo chwalił te opony, więc dlatego zakupiliśmy je. Ponieważ mają nawet nośność większą o tonę, ponad tonę niż Goodyeary. Więc myślę, że był dobry zakup. Czyli odepniemy paleciaka, przypniemy łyżkę, bo będzie nam potrzebna, i bierzemy się za robienie wozów.
Krzysztof Złączek przede wszystkim. Zrobimy wóz krową. Niestety malutki, tak żeby był jeden dzisiaj troszkę, a drugi duży na jutro. Więc zdawka będzie mała. Teraz wyjedziemy sobie 914, zapalimy, niech pochodzi. Ładowarka jest ciepła. Maszyna jest 2013 roku, była kupiona z przebiegiem 2000 godzin od pana Gałkowskiego z Poznania, który prowadzi dealerstwo JCB na dużą skalę. Ściąga tak samo maszyny używane jak nowe, więc znajomy nam go polecił i kupiliśmy, pojechaliśmy, miała 2000 godzin, no i teraz opony trzeba będzie wymienić. A tak to tylko oleje, filtry, wiadomo. A tak to nie narzekamy na maszyny JCB. Dlaczego JCB? Ponieważ mieliśmy starszą koperkę JCB i od niej wszystko się zaczęło. Jej wytrzymałość, jej parametry, jej małe spalanie. Dlatego później kupiliśmy nową koperkę JCB 3CX w 2013 roku. A dwa lata temu kupiliśmy ładowarkę 5-3-6-60. Jak widzicie, jest jeszcze trochę, ale już trzeba myśleć, żeby zrobić. Więc palimy. Służy tylko do pasoszowozu, bardzo rzadko jest odpinany. Do niego na stałe jest praktycznie przypięty wóz paszowy marki Storti. Włoski wóz, bardzo jestem z niego zadowolony. Wagę mam w tej chwili popsuto, a tak nigdy nie miałem z nim problemów. Dziennie mięsza, jeden wóz krową, no w lecie jałówką też jeden dziennie, a w zimie jeden na trzy. Tak to wygląda wszystko. Noże są nowe. Opcję ma ta ładowarka, można bez miernika sprawdzić ładowanie akumulatora, obroty silnika, temperatura płynu chodzącego, temperatura oleju, obroty wiatraka, powie ile temperatury wchodzącego powietrza, więc takie mądre parametry można zmierzyć bez jakiejś konieczności używania miernika. Wiadomo, słoma jest bardzo ważna w wozie paszowym, żeby była dobra struktura, bo jeśli się nie doda słomy, tylko jak się nie będzie dodawało słomy, to struktura wozu nie będzie taka niemiałka, tylko bardziej drapiąca żołądki krów. Więc słoma jak najbardziej z umiarem musi być najlepiej jara, żeby smakowała. Dobra słoma jest na rozród.
Więc słoma, sianko i będzie. Nie muszę kończyć. Siano najczęściej mamy, siano kiszonkę, mamy najczęściej w kopcach. Pierwszy, drugi, czasami trzeci pokos, ale później już szykujemy się szkarnie na koszenie kukurydzy, więc zostaje zrobić dwa ostatnie, jeden baloty i teraz jest akurat z balot siano kiszonka, więc wiadomo, ekonomicznie jest zrobić to wszystko w pryzmie, tylko więcej ludzi na pewno trzeba, bo trzeba więcej odwozu, jeśli się ma gdzieś dalej i kość na ugniatanie i pilnowania kopca, no ale na pewno jest taniej zrobić w pryzmie niż okręcać każdą belkę i na pewno jest szybciej, ale już ostatnie pokosy możemy sobie pozwolić zrobić w belki, gdy jest tego wszystkiego mniej, jest prasa z rotorem, więc robimy w belki, bo jest nam tak wygodniej, bo trawy nie mamy dużo, około 15-16 hektarów. To nie jest aż tak bardzo dużo. Wiadomo, pierwszy, drugi, trzeci pokos jest duży, bo jest największe obfitowanie, a później się robią mniejsze. I dlatego później robimy belki. Słomę gromadzimy pod wiatami. Bardzo wygodne, bardzo suche belki są, bardzo przyjemne do ścielania, no ale to wszystko koszty zbudowania wiaty. Nie będziemy jechali na pusto, weźmiemy sobie dwie belki słomy. Ta słoma jest akurat pszczyżytnia, ozima. To jest akurat ozima słoma, więc ścielemy nią przeważnie i jarów dodajemy do wozu, żeby lepiej smakowało. No to jedziemy. Myślę, że jeśli się kanał by dobrze rozkręcił, byłbym w stanie załatwić rabaty na hasło lubelski rolnik, rabaty olejowe. Wylejemy jedną markę olejów. Nie wiem, czy mogę się wypowiadać jaką, która robi dla Deutschwara oleje, która robi dla Wartry oleje, która robi dla John Deere oleje, bo to są te same wiaderka. Nie bierzemy olejów od serwisu, tylko bierzemy od razu od producenta. Mamy zaprzyjaźnionego pana, który nam dowozi, ma swoje autoryzowany autoryzowany sklep z olejami, więc myślę, że jakbyście byli zainteresowani, trzeba by go podpytać, czy jest możliwość wysyłki darmowej albo jakiegoś dowozu, bo ja mieszkam niedaleko Lublina, więc zawsze jestem jakoś po drodze z tymi olejami, bo pan jest też tak samo z okolic Lublina. A trzeba by dopytać się, ale na pewno jakiś rabacik byśmy coś zrobili. Jeśli by byli oczywiście chętni na oleje i na przykład pod komentarzem oleje by były serduszka, wtedy zadzwonię do tego pana i jestem pewien, że jakiś rabacik na hasło lubelski rolnik jestem w stanie wam załatwić. Tak samo jakbyście potrzebowali filtrów do maszyn JCB, Caterpillar, Case, Neff Holland. Oczywiście chodzi mi nie tyle może co ciągniki Case albo New Holland, tylko o ładowarki. Tak samo mam dobry sklep z dobrymi filtrami. Pobraniowo wysyłają. Ceny naprawdę i zamienniki i oryginały są naprawdę satysfakcjonujące. Na przykład filtr oryginalny oleju silnikowego JCB kosztuje 29,99, a Donaldson o takich samych parametrach kosztuje około 50 zł. Więc jak coś, wiecie gdzie mnie szukać. A, mieliśmy mniejszy wóz zrobić. To będzie taki średnio mniejszy. To jest niedziela.
ładny śnieżek, poprzykrywa wszystko o zieminy, więc nie przemarzną. Chociaż my nie siejemy nic na zimę, wszystko jest jare, bo nie mamy czasu. Zawsze są jakieś roboty boczne typu usługi, jakieś roboty w gminach przed zimą, jakieś wożenie kamieni, kamienia po drogach, więc nie mamy czasu oziemić. Wiem, że ozieminy lepiej sypią. Ozieminy trzeba więcej na pewno pryskać od grzyba i bardziej je dbać i dwa razy w roku siać. I musielibyśmy siać o zimę i jarę. Dlatego przeszliśmy tylko na jarę, bo aby jęczmień sprzedajemy, a tak wszystko zjadają krowy. A na ozieminy nie mamy czasu. Siejemy też dużo kukurydzy. Około 14. Rzepak. Rzepak też jest dodawany do mieszalnika. O. Kamerki. Od mieszalnika. W mieszalniku jest zrobione wyliczona dawka rzepaku z kukurydzy, ze zbóż, z koncentratu, no GMO, bo musimy żywić krowy bez dodatku GMO. Zaraz dosypiemy paszy treściwej i osypki z jęczmienia. Ogólnie mamy 50 sztuk krów w doju. Drugie tyle jałówek, cielaków, czyli około razem 90 parę sztuk. Byków nie trzymamy, no tylko dwa haremowo do zapłodnienia. A tak raczej inseminujemy albo tymi bykami, a byków nie trzymamy, zawsze byki sprzedajemy. Ponieważ nastawiliśmy się tylko na krowy mleczne. Nie mamy mięsa, nie mamy przygotowanych warunków do byków. No i jednak krowa to krowa, daje co miesiąc pieniądz, a byk raz na dwa lata. Jałówką wczoraj zrobiłem. Nagram jeszcze na pewno wóz paszowy, jak robię jałówką, w którym mało daje kukurydzy, dużo daje siana i słomy przede wszystkim, jak widać. Zawsze czekam, aż zjedzę do końca, ale jutro jest niedziela, więc chcę mieć wolne. Dlatego robię na kupę. W lecie by to nie przeszło, bo by się zagotowało, by było niezdatne do jedzenia, ale w zimie jak najbardziej.